Cześć! Może już słyszeliście o Białej Księdze w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest to dokument przygotowany przez kancelarię premiera. Ma usprawiedliwić wszystkie posunięcia rządu związane z ustawami dotyczącymi sądownictwa. Na czym polegają te ustawy? Po pierwsze, doprowadziły do politycznego podporządkowania sądów poprzez nadmierną władzę ministra. Po drugie, wprowadziły upolitycznione wybory do Krajowej Rady Sądownictwa. I po trzecie, doprowadzą do zniszczenia Sądu Najwyższego, z którego będzie musiało odejść około 40% sędziów, a nowych sędziów, którzy będą orzekali o ważności wyborów, którzy będą orzekali w sprawach dyscyplinarnych, powoła już nowa, upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Postanowiliśmy dla Was przeanalizować ten dokument. Krok po kroku, punkt po punkcie pokażemy Wam, na czym polegają manipulacje w tym dokumencie, czego Wam nie powiedziano oraz przede wszystkim, jaka będzie nasza przyszłość w Europie, jeżeli te ustawy pozostaną w niezmienionym kształcie.